Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny mroźny dzionek. Niestety nastaje zima. Wszystko jest tak oszronione, oblodzone, że muszę patrzeć, gdzie idę, idę trawnikiem. Nie chcę się wywrócić, to nie wygląda tak, ale naprawdę jest ślisko momentami i miejscami. Widzicie, te liście, które pokazywałam ostatnio, nie są już białe, ale wszystko jest bardzo przymrożone. Mój samochód jest również cały, no właśnie, przymrożony, więc trzeba się poskrobać. No, ja już się odśnieżyłam, ale w związku z tym chciałam Wam coś pokazać. Nie będę pokazywać, jak odśnieżam okno, ponieważ to pokazywałam już jakiś czas temu. Tak, w ostatnim filmie, bardzo strasznie dawno, jakiś czas temu rzeczywiście. Ale chciałam Wam pokazać, czym ja odśnieżam mój samochód. Wiadomo, odśnieżam czymś do odśnieżania, ale tylko moment, bo wytrzepię tu. Jeszcze śnieg został? Okej, prawie już cały. Chciałam Wam pokazać, to jest właśnie moja skrobka, skrobaczka, czy jak to się nazywa. Jest stara, jest zdezelowana. Widzę, że muszę tu gumę poprawić. Bo wypadła w tej chwili, to się czasami rusza. Tą metalową część też można poprawić, bo tutaj jest śruba wbudowana, wkręcona i po prostu to można wszystko rozkręcić i jeszcze raz skręcając ponownie będzie się lepiej trzymało. Chciałam Wam to pokazać dlaczego, ponieważ właśnie metalowa wcale nie rysuje szyby i się okazało, jest po prostu doskonała, jest dużo lepsza od tych plastikowych. I te metalowe tu kupicie na stacjach benzynowych. Ona dodatkowo jeszcze się rozkręca, teraz akurat trzymam kamerę w ręku, więc ciężko mi jest to pokazać, ale można ją wydłużyć sobie. Tak samo zwykła, standardowa, która muszę się tu zmieścić z kamerą i z tym wszystkim. Ta jest już stara, zdezelowana, zniszczona i też ma tu właśnie końcówkę z drugiej strony plastikową, jak widzicie. I ta plastikowa wcale nie jest taka doskonała do czyszczenia jak ta metalowa. A tą mam do, po prostu jak idę sobie na przykład do sklepu, kiedy mamy śnieżycę i po prostu wracając ze sklepu mam możliwość ściągnięcia śniegu, żeby nie wchodzić ze śniegiem do samochodu. Na Islandii tak pada czasami śnieg, że naprawdę ja mam dwie, nie śmietniczki, tylko dwie miotełki i właśnie jedna jest do tego, że jak jestem właśnie gdzieś, to mogę sobie ją zabrać, ona jest zawsze w samochodzie, a druga porządna, taka naprawdę już do Jeepa wielka, jest w domu i jak widzę, że jest warstwa 10 cm śniegu, to po prostu ja sobie z nią schodzę i czyszczę samochód i zawsze ją biorę do domu, także mam dwie. Widzicie, na Islandii człowiek jest na wszystko przygotowany, jeszcze tylko kiedyś sobie od paru lat kupuję łopatę do samochodu małą i Wam powiem, to też nie jest głupi pomysł, bo taka łopata czasami może uratować nam życie, jakby się nie okazało, ponieważ nawet wyjeżdżając z głupiego parkingu można po prostu się wykopać. Czasami tak jest, że niestety potrzeba się wykopać. Patrzę i myślę, co dalej, ponieważ właśnie jadę do polskiego sklepu, ponieważ rzucili twaróg, jak za komuny rzucili twaróg, jest w lodówce i pomimo, że zaplanowałam dzisiaj sobie siedzieć cały dzień w domu i, że tak powiem, dokończyć moje porządki przeprowadzkowe i w ogóle poprzestawić suszarkę i tak dalej, no to jednak jadę do sklepu. No, tak wygląda właśnie twaróg, który można dostać w minimarkecie. Bardzo dobry, po 1000 koron jest. I mamy jeszcze
takie małe twarogi, które są bardzo dobre do właśnie moich kopytek, do tych leniwych pierogów, czy jak to tam się zwie. Także będę coś działać, spróbuję Wam pokazać. Właśnie tu mamy nasz sklep, tak wygląda z zewnątrz. No, ja sobie jadę dalej i w sumie pojadę do Costco, tylko w Costco z tą wielką kamerą nie będę się pokazywać w ogóle, bo mnie pewnie wyproszą. Ale tam Wam powiem, bardzo dobra cebula jest i jak to z kraju cebuli, to trzeba po cebulę pojechać. Cebulę i orzeszki, bo sobie coś wymyśliłam jeszcze, żeby zrobić ciekawego dla małego dziecięcia, które właśnie do mnie może przyjdzie odwiedzić, blok czekoladowy małemu właśnie zrobić. Widzicie, mam trzy projekty i pytanie, jak to wyjdzie, czy uda mi się to wszystko ogarnąć. Posłuchajcie, bez tej małej mojej kamery ciężko mi się nagrywa. Dzwoniłam, czy by mogli mi oddać, ponieważ jest piątek i niestety powiedzieli, że jeżeli jest w naprawie, to jest w naprawie 20 dni i mam czekać. Już czekam 10, także wygląda na to, że do miesiąca czasu kamera może być w naprawie. No cóż, dobrze, że jest ta, trzeba się cieszyć z tego, co jest, co się ma. No, nagrywam się, także i tak nie jest źle. Jadę zatem. Po czym poznać, że ludzie mają pieniądze? Otóż po tym, że wszyscy jadą zatankować samochód. No ja też stoję tu w kolejce właśnie. Stoję w kolejeczce. Lecą piosenki świąteczne w radiu, już parę tygodni lecą te piosenki. Także sobie zawsze słucham, jak jadę. Zaraz wjadę po te cebulę. Widzicie, IKEA obok. Można też wejść, coś wydać kasę. Ale ja już wszystko mam i mi nic nie jest potrzebne. I to jest właśnie najlepsze. Ponieważ jak chcecie naprawdę zaoszczędzić w Black Friday, to po prostu siedźcie w domu i nie wychodźcie. To na pewno zaoszczędzicie na 100%. Gwarantowane, mówi Wam to Wenus. Wenus, która właśnie w ten sposób oszczędza przez cały rok. Jednorazowe zakupy i potem już siedzę w domu i nie wychodzę, bo jak codziennie się wychodzi, coś się tu kupi po mleko, jak to się mówi, no to zawsze siateczka, a w siateczce coś. No dobrze. O, muszę się przesunąć. Właśnie sobie myślę, że fajnie mieć skórzane rękawiczki, bo można sobie ekran przetrzeć bez żadnych szkód. O, jedziemy, jedziemy. A nie, jeszcze nie jedziemy, ale już będę jechać. No, shopoholik wyszedł ze sklepu. Jadę z moją cebulą, ale oprócz cebuli zrobiłam inne zakupy, znowu nieplanowane, ale spoko, było czarny piątek. Najlepiej zostać w domu, prawda? Ale luz. Było coś naprawdę bardzo taniego, fajnego. Zobaczcie, jak daleko parking, masakra, jadę z tym wielkim koszem, pokażę Wam ten kosz. Kosz jest naprawdę ogromny. Widzicie, kupiłam duże jajka, bo mi są potrzebne akurat. Kupiłam orzechy i cebulę i do tego sobie kupiłam sobie szlafroczek, bo był bardzo tani. Także jak oglądacie, macie ochotę, to pędźcie, bo są bardzo tanie właśnie szlafroczki. Trzeba było jeszcze zaliczyć bonus i wiecie co, tak się w ogóle zastanawiam, bo jak jestem w Costco, to zawsze tam jest tyle obcokrajowców w pracy, w sensie przy kasach i wykładanie towaru i tak dalej, że się zastanawiam, czy Costco tak słabo płaci, że tam prawie w ogóle nie ma Islandczyków. I jeżeli ktoś ogląda ten film, a pracował w Costco, już nie pracuje, to niech napisze w komentarzu, jak tam jest, bo ja jestem po prostu ciekawa, bo dużo ludzi jest, których się później nie widzi, także widać, że jest rotacja i mówię, Islandczyków jest bardzo mało, także dla mnie to jest takie podejrzane miejsce, jeżeli chodzi o warunki pracy albo o wypłaty, ale może jest inaczej, nie wiem, może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, że tutaj nie pracuje się za minimum, które jest w ustawie. Bo tak tu jest na Islandii, że są prace minimalne ustawione, ustawowo zatwierdzone i no tyle ci się należy i za tyle pracuj, bo nie musisz mieć więcej. A jak ci się nie podoba, to sobie idź gdzie indziej.
No, nawet udało mi się jakoś ustawić kamerkę, jak widzicie, jest całkiem spoko. Mam taką przyklejaną packę, nie wiem jak to się nazywa. Takie coś silikonowe klejące się przykleiłam. Ja jadę do domu, to będzie już w sumie końcówka tego filmu, ale postanowiłam nagrać wam drogę do domu. Dzisiaj jest plus 2. Wcześniej było minus 0, potem było plus 0. Właśnie to jest taka ciekawostka, że jest minus 0 i plus 0. Oznacza to, że temperatura ma tendencję albo w górę, albo w dół. No i w tej chwili mamy plus 2. Jest, że tak powiem, ślizgawo i trzeba jechać ostrożnie. Jest błoto, wszędzie jest pełno samochodów, które na nas, że tak powiem, brudny deszcz, który na samochodach później zostaje, to wszystko trzyma się i wszystkie samochody są tutaj nieziemsko brudne, ubłocone, o, bo to takie właśnie błoto z ulicy leci. No ale tak to już jest, ta pora roku, także aby do wiosny. I jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie, a tak to się żegnam z wami. I oczywiście, jakbyście nie zapomnieli, to zawsze mówię, lajka poproszę, poproszę o subskrypcję i kliknięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco. To na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć!